27 czerwca złożyłem w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie imiennej listy autorów przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego. 11 lipca otrzymałem odpowiedź, w której napisano, że raport ten został opracowany przez pracowników Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy pod nadzorem ministra Rostowskiego i ministra Kosiniaka-Kamysza. Urzędnicy, którzy przygotowywali raport, pozostają więc nadal anonimowi. Nie wiemy więc, kto jest autorem zawartych w przeglądzie manipulacji, błędnych wniosków czy propozycji szkodliwych dla polskiej gospodarki oraz dla bezpieczeństwa emerytalnego Polaków. Minister Rostowski stwierdził publicznie, że przegląd jest rzetelnie, solidnie i tak neutralnie napisany, dlatego autorzy przeglądu nie mają się chyba czego wstydzić. Polecam mój tekst, w którym ostrzegam przed anonimową próbą nacjonalizacji oszczędności emerytalnych Polaków.